Jest z nami dzisiaj pan Marek. Kłaniam się państwu, dzień dobry. Pan Marek jest kierownikiem zmiany kelnerów. Wspólnie ze mną i z panem Mariuszem będzie oceniał pracę pod względem tego, czy ci panowie później godnie mogą reprezentować ten elegancki hotel. Jeśli wykonacie dobrze swoje zadanie, to czeka na was nagroda. Ta nagroda to specjalne szkolenia, na które bardzo chciałbym zaprosić was wspólnie z Mariuszem, abyście mogły dalej się edukować. Na to zadanie daję wam 45 minut. Czas start! Proszę bardzo. Czy lekcja poglądowa wystarczy, by praca dziewczyn zadowoliła jurorów? Męskie strzyżenie jest klasyką taką klasyką, inaczej niż damskie strzyżenie. Dla mnie jest trudne. A widać, że dziewczyny tak to profilują, że jednak budują tą objętość i tych włosów się robi coraz więcej właśnie w tych miejscach, których nie było, czyli zamieniły to wszystko, obróciły. O to chodzi? O to chodzi, dokładnie. Mam nadzieję, że po wysuszeniu, po sprawdzeniu całego kształtu i dokładności poszczególnych włosów, będzie to perfekt. Dobra, to będziemy obserwować. Na pewno nie jest przekroczona ta granica. Jest dobrze. 3, 2, 1. Bardzo panią dziękuję. Dobrze, to my teraz dziewczyny ocenimy waszą pracę i za chwilkę wszystko wam powiemy, okej? Dobra. Zapraszam panowie. Chwila na ocenę i zaraz poznamy werdykt. Mariusz, co ty myślisz o pracy dziewczyn pod względem fachowym? Magda, jestem mile zaskoczony twoim wyczuciem kształtu. Miałaś bardzo trudną zarówno i kształt głowy, jak i trudne włosy do ostrzyżenia. Ewa, również masz wyczucie kształtu. Natomiast zastanawiam się, co ty 23 lata robiłaś, nie edukując się. Brakuje ci tak niewiele do osiągnięcia perfekcji, bo znasz to rzemiosło. No i drugie panie, teraz ja. Model z prawej strony ma delikatnie inny kształt niż z lewej. Czy ty to zauważyłaś? Tak. Tak, okej. Czyli moje czujne oko również. A więc ta praca zaliczona jest tylko w części. Najważniejsze jest dla mnie to, co widzę, czyli obraz pana, który na pewno godnie będzie reprezentował ten hotel. A o to tutaj chodziło.